W naszym popołudniowym programie czas na odrobinę sportowej nuty. W naszym studiu jest pan Mieczysław Golba, członek zarządu głównego PZPN, a porozmawiamy o planach z perspektywy podkarpackiej piłki nożnej oraz gali piłkarskiej Podkarpacia Nike 2018. Witam pana serdecznie w naszym studiu. Witam serdecznie również. Zacznijmy może od tej gali piłkarskiej. Ona rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 17. Proszę zdradzić, co to dokładnie za wydarzenie. Tak, no dzisiejsza kapituła, która się zbiera o godzinie 17:00, to właśnie już 17. gala Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Zbliża się już praktycznie, można powiedzieć, małymi krokami do ogłoszenia tych najlepszych z najlepszych z województwa podkarpackiego w piłce nożnej. Będziemy po raz kolejny wybierać w 10 kategoriach najlepszych. Tutaj nie ukrywam, że od ubiegłego roku, kiedy żeśmy chcieli też doprowadzić, żeby był to działacz roku, i udało się. Okazuje się, że bardzo są zadowoleni działacze, że też na nich żeśmy uwagę zwrócili, bo to oni właśnie jak najwięcej wkładają tego swego czasu, aby właśnie poświęcać tym młodym talentom, piłkarzom, klubom sportowym, trenerom. I to właśnie jest jak gdyby cała rola ich. I teraz od tamtego roku właśnie mamy tą, jako 10. kategoria będzie właśnie działacz roku, ale też i mamy i trener roku, trener wychowawca młodzieży, drużyna roku, piłkarka roku, piłkarz roku. I to jak gdyby już 17 raz będziemy organizować jako przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej taką galę, bo chcemy docenić właśnie pracy tych właśnie zawodników, zawodniczek, trenerów, tych drużyn. To jest jak gdyby takie uhonorowanie tego całej rocznej pracy związanej z piłką nożną i ze szkoleniem dzieci i młodzieży. I to przede wszystkim stawiamy na to już właśnie po raz 17 raz. I to przede wszystkim, nie ukrywam, że jest to, zaznaczę, to jest to największa gala w Polsce piłkarska, która odbędzie się oczywiście w Łańcucie 22 lutego przyszłego roku. A w tej chwili jak gdyby już trwają, można powiedzieć, taki plebiscyt trwa na wybór, na wyłonienie tych najlepszych, i to właśnie wspólnie z Telewizją Rzeszów, oczywiście z Polskim Radiem Rzeszów, z Tygodnikiem Nowiny, no i wielu innych tutaj działaczy z regionu naszego będzie właśnie o tym decydować, aby właśnie to wspólnie poprzez głosowanie, kapituła, później ten decydujący będzie mieć głos i dowiemy się dopiero o tych właśnie zwycięzcach 22 lutego w przyszłym roku. A jak pan ocenia, czy obrady kapituły będą łatwe, czy przysporzą wielu trudności? No, łatwe one nie będą, dlatego że zawsze, bo tak, bo dlaczego one nie są łatwe? Dlatego, że mamy naprawdę wielu wspaniałych trenerów, mamy naprawdę wielu wspaniałych piłkarzy, mamy dobre drużyny, mamy, można tutaj powiedzieć, też ich wspaniałych działaczy, mamy dobrych samorządowców, bo to też będziemy ich jak gdyby doceniać poprzez to, i sponsorów też będziemy tutaj, prawda, starali się wyłonić najlepszego i docenić jego pracę. I tutaj nie ukrywam, że jest to jak gdyby, no, trudne trochę, no bo jest wielu naprawdę, których byśmy chcieli jak gdyby wyróżnić, zauważyć, zaznaczyć w sposób szczególny, a tak się, tak jest, że tam trzech, prawda, dojdzie do finału, a potem jeden z nich zwycięży. Ale nie ukrywam, że można by było 7, 9, 12. W każdego roku są takie jak gdyby odkrycia takich dobrych sponsorów, czy dobrych, załóżmy, trenerów, piłkarzy, i to byś, to jak aż samo się prosi, żeby ich jak najlepiej docenić. I ta gala jest taka, że ona właśnie to pokazuje. Pokazuje, że my możemy też tutaj jak gdyby coś dla nich zrobić po zakończonym roku. Został pan wybrany w ostatnim czasie na członka zarządu głównego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy są jakieś działania, które chciałby pan podjąć w związku z rozwojem podkarpackiej piłki nożnej? O tak, panie redaktor, tego jest, szanowni państwo, tego jest bardzo dużo. Ja nie ukrywam, że to dla nas ważna sprawa, dla działaczy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, dla naszego regionu, w szczególności dla klubów, bo to jest jak gdyby taki ambasador, tak to można nazwać tą funkcję, bo ambasador danego regionu, bo nie ukrywam, że nie wszystkie związki wojewódzkie mają swojego przedstawiciela w zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, dlatego że no, zarząd liczy tylko 18 członków, a województw mamy 16, więc w związku z tym, no, jest 5 osób spoza, i tutaj, no bo i pierwsza liga, ekstraklasa są tutaj, prawda, też reprezentanci, więc no, nie byłoby to łatwo, żeby wszyscy byli, ale staramy się właśnie po to, żeby każdy region był doceniony, i na następnych już wyborach, następnym walnym, będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby każdy region był reprezentowany, czyli powiększyć skład zarządu, czyli zmienić statut i powiększyć skład zarządu po to, aby każdy region
był reprezentowany. Ja uważam, że to by było takie dobre, bo dlatego, że moglibyśmy wtedy bardziej rozwijać w regionie tą piłkę nożną, bardziej byśmy mogli się angażować jeszcze, prawda, w te pomysły, bo w tych mniejszych województwach też są ciekawe pomysły, piłkarzy, talenty i to trzeba jak gdyby też docenić. I ja jestem jak gdyby no, z tego, że dumny, że zostałem wybrany, że też prezes w pierwszych słowach, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, no mówi, witamy na pokładzie Podkarpacie, został zauważony i będziemy robić wszystko, żeby jeszcze lepiej, prawda, tą piłkę na Podkarpaciu, no bo mieliśmy też kilka wydarzeń fajnych, no bo też nie ukrywam, że tutaj Polski Związek Piłki Nożnej nie tak dawno, przecież mecz Polska-Ukraina U14, ciekawy, prawda, arena w Boguchwale. Mieliśmy bardzo ważny, najlepszy mecz chyba reprezentacji Polski, pierwszej reprezentacji kobiet, a w Mielcu praktycznie pełny komplet kibiców i to też praktycznie mecz, bardzo ładny mecz, bardzo się podobał. Trener przeszczęśliwy mówił, że chciałby wszystkie mecze rozgrywać na Podkarpaciu, bo ta atmosfera, bo ten klimat, bo kibice, bo to wszystko, to otoczenie całe, no i organizacja, tu nie ukrywam, że bardzo pracownicy naszego biura Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przyczynili się do tego, że niczego nie zabrakło, że wszystko fajnie funkcjonowało. Natomiast też będziemy taki jako Polski Związek Piłki Nożnej, Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi taki pilotażowy program, gdzie będziemy chcieli wprowadzić nowe, tak bym powiedział, kryte stadiony, tak zwane specjalnym, takim można to powiedzieć w skrócie, balonem. To jest jak gdyby już nowa technologia. Koszt takiego obiektu będzie na razie pilotażowo jeden w województwie, koszt około 2 milionów, z czego tu z Ministerstwem Sportu rozmawiamy również z niektórym samorządami i to będzie dofinansowane i przez Ministerstwo Sportu. Mamy w pierwsze plany takie rozmowy, któreśmy już przeprowadzili. To jest około 50%, 30% będzie, wiadomo, że tutaj jak gdyby samorząd i 20%. Gdzie miałby powstać ten stadion? No właśnie, będziemy szukać jak gdyby takiej właśnie gdzieś miejsca fajnego, który samorząd się pierwszy zgłosi. Może tam wybudujemy, nie? Ale nie ukrywam, że to jest jak gdyby bardzo potrzebne do tego, żebyśmy mogli właśnie przez cały rok na tych boiskach sztucznych funkcjonować, bo to jest praktycznie nowoczesna, innowacyjna technologia, która pozwala nam jak gdyby śnieg zrzucić dosłownie w ciągu kilkunastu sekund, bo to jest jak gdyby podwójny płaszcz, gdzie jest stłaczane ciepłe powietrze i to jak gdyby natychmiast, prawda, zrzuca. Jest to pełnowymiarowe boisko, 115 na 74 metrów, czyli praktycznie pełnowymiarowe boisko dla tych dzieciaków naszych, i zresztą w całej Polsce to by było bardzo dobre. Ten projekt mi się bardzo podoba. Byłem na pierwszym zarządzie w ubiegłym tygodniu, właściwie w czwartek, kiedy zostałem powołany i zaraz ten temat ruszył. Bardzo się ucieszyłem, że będzie po prostu taki temat po prostu pilotażowy dla naszego, w szczególności tutaj nie ukrywam, też i regionu. Ja chciałabym zapytać o Pana priorytety jako członka zarządu PZPN. Będzie Pan stawiał raczej na rozwój tych drużyn zawodowych, czy może na młodych piłkarzy, którzy dopiero się uczą? My jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej i ja jako prezes tego związku i teraz członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej będę wspierał wszystkie kluby, które będą dążyć do tego, żeby awansować, do tego, żeby po prostu podnosić swoje jak gdyby tutaj kwalifikacje, umiejętności. My będziemy z tym wspierać, pomagać. Prowadzimy już ciekawych kilka fajnych programów, włącznie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i nie ukrywam, że już mamy kilka takich fajnych, już nowych, choćby jakby junior system taki wprowadzony dla właśnie tych młodych piłkarzy, którzy będą mogli właśnie grać w pierwszych drużynach tych właśnie swoich, czy to w drugiej lidze, czy w pierwszej lidze, czy w trzeciej, a w czwartej też już praktycznie to mamy, więc to będzie jak gdyby bardzo ważne. My nie ukrywam, że my tutaj stawiamy, będziemy wspierać. Natomiast czy my możemy ingerować? Nie. My jako w dane kluby i drużyny piłkarskie za dużo nie możemy. Natomiast nasze reprezentacje, które na co dzień grają w rozgrywkach przez cały rok, praktycznie tak to można powiedzieć, przygotowują się i to ich o nich staramy się, żeby jak najlepsze te sukcesy były. A zaznaczę też, że z Podkarpacia mamy wspaniałą młodzież, pana dzieciaki, tak jak na przykład Akademia Młodych Orów z Rzeszowa, mistrz Polski w maju. Na gali też to pokażemy. To będzie zaakcentowane i Beniaminy Krosno, dziewczynki też, mistrz Polski. 4 złote medale, z czego Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, można powiedzieć, nasze województwo przywiozło 2 złote medale. To jest dla nas też ogromny sukces. Także trochę tych sukcesów jest. Cieszymy się bardzo, że jest praca dobra trenerów z młodzieżą, że
ile oni się troszczą o nich i jak dużo im czasu poświęcają. To są naprawdę godziny spędzone na obiektach sportowych. Prowadzimy jako prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności tutaj pomoc klubom poprzez w szczególności badania lekarskie, no bo tu trochę w tych takich mniejszych aglomeracjach, niższych klubach mamy problem po prostu z dostępem do lekarza, żeby dobrze był zbadany zawodnik i dlatego już kończymy to z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia i z Ministerstwem Sportu. Jest już finał tego, gdzie już niedługo z 6 będzie przedłużony do 12 i tu staramy się, wszystko na to wskazuje, że też lekarz pierwszego kontaktu PUZ-u będzie mógł to robić. To jest ważne. Także życzymy wielu sukcesów oraz tego, aby wszystkie te plany zostały zrealizowane. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.